Poradnik życia rodzinnego. Odcinek 15. Rodzina jeszcze nie święta. Iza. Adam. Jesteśmy małżeństwem od ponad 24 lat. Ada, lat 20. Emilka, 17 lat. Ignacy, lat 12. Przybierzeli do Betlejem pasterze, grając skocznie dzieciąteczku na lirze. Chwała na wysokości, chwała na wysokości, a pokój na ziemi. Chwała na wysokości, chwała na wysokości, a pokój na ziemi. Święta rodzina nie była wielodzietna, ale jej postawę trzeba naśladować bez względu na liczbę dzieci. Albo inaczej, w stosunku do wszystkich dzieci, którymi nas Pan Bóg obdarował. Od świętej rodziny możemy się uczyć wiary, zaufania, nadziei, bo przecież Maryja, mówiąc fiat, to tak naprawdę mogła wydać na siebie wyrok śmierci, ponieważ w tamtych czasach, jak wiemy, posiadanie dziecka, bycie brzemienną bez męża, kończyło się kamienowaniem, więc to była bardzo trudna decyzja, wymagająca ogromnej wiary i zaufania w słowo Pana Boga. Święta rodzina uczy mnie miłości do domowników, do mojej rodziny. Pokazuje, że właśnie wtedy, kiedy jest najtrudniej, trzeba najbardziej ufać i wtedy trzeba kochać, kiedy jest najtrudniej, bo kochać byłoby łatwo, gdyby ludzie nie mieli wad, więc Święta Rodzina uczy mnie kochać właśnie wtedy, kiedy jest najtrudniej, kiedy rodzice najbardziej denerwują, a rodzeństwo jest najmniej miłe. Najbardziej w moich rodzicach lubię to, że nauczyli mnie miłości i pokazali, że miłość do drugiego człowieka, miłość małżeńska, to nie jest tylko to, czy ktoś mi się podoba, czy nie, tylko to jest taka głębsza relacja, którą się też buduje, akceptuje wady drugiego człowieka. No i kocham mimo tych wad. Najbardziej święta lubię prezenty. Jeśli jesteś zainteresowana, to ja mam taki modlitewnik, sobie kiedyś zrobiłem. Że jak w Wigilię zaczynamy, to wspólną taką robię, że są moi rodzice i z rodzice na Grajewskiej właśnie tam. Oni mają największe lokum i wszyscy mają blisko. Zaczynamy modlitwą normalnie. Taką i czytamy Pismo Święte, ten fragment. I zmarłych się modlimy, naszych najbliższych. Później zawsze ja wcześniej oczywiście pilnuję i rozdysponowuję, żebyśmy mieli 12 potraw i po jedzeniu już, jak już są wszyscy tam syci, to śpiewamy sobie kolędy, bo też w tym modlitewniku, który sobie zrobiłem, też tam są, znaczy kilka egzemplarzy zrobiłem, żeby tam rozdać, żeby nie było tak, że tylko ja gram i śpiewam, tylko też, żeby inni w tym uczestniczyli, więc dopiero jak właśnie pomodlimy się, zjemy, pośpiewamy kolędy, to dopiero wtedy wjeżdżają, żeby to nie było tak, że a dobra, to prezenty i do domu, tak? Więc to taki jakiś utarty taki już od wielu, wielu lat tak rytuał. Mhm. No. Ja ci powiem, że podziwiam Maryję z tego względu, że potrafię sobie wyobrazić jej ból i obawy, ale to ona w oborze, wśród zwierząt, tak, gdzie trochę tam pewnie siana zagarnęli i włożyli do żłoba, żeby tam bez drobnień było. I to mi jakoś tak daje do myślenia, jak ogromne zaufanie musiała mieć Maryja do tego cudu, do tego słowa, które zostało jej dane. Ten święty Józef w tym wszystkim, gdzie też musiał mieć niesamowitą taką wiarę i zaufanie do tego wszystkiego, co się dzieje, tak? No i wyobraźmy sobie, dzisiaj znawcy mówią, to Maryja miała około 13 lat, tak? Pochodziła z najlichszego miasteczka, no moglibyśmy powiedzieć, z takiej niewielkiej gdzieś wioski zabitej dechami, tak? I przez nią Pan Bóg stwarza Boga człowieka, który przychodzi na świat po to, żeby nas zbawić, i przez tak kruchą istotę kobietę, która w tamtej kulturze miała znacznie mniej do powiedzenia niż mężczyzna, przez tak kruchą istotę wdraża Pan Bóg dla ludzkości, tak? Niesamowite. Ale zauważ, że ta Maryja to była taka kobieta obdarowana, niepokalanie poczęta, zasłuchana w Słowo Boże, ogromnie otwarta na pełnienie Jego woli, i mnie na przykład to bardzo inspiruje, że ona jest taka zasłuchana, wyciszona, wsłuchana w Słowo Boże, nie w to, co gdzieś ktoś, tylko co Pan Bóg chce dla mnie, jak ja mam się w tym wszystkim odnaleźć. Ta jej otwartość na pełnienie Bożej woli do mnie przemawia i też staram się to jakoś w moim życiu wprowadzać, czy domowym, czy w miejscu pracy, czy tam, gdzie jestem posłana. Rodzinne dążenie do świętości, moim zdaniem, dbanie o wszystkich członków mojej rodziny.
o ich duchowy wzrost, o zabezpieczenie im ich potrzeb życiowych, edukacyjnych. Odpowiednio na każdym etapie. Wiadomo, jak są młodsze dzieci, to inaczej, jak są dzieci starsze, dorastające, to też inaczej. To jest też towarzyszenie w ich radościach, w troskach, tak samo mężowi, w jego sprawach służbowych. Myślę, że to tak mogło też wyglądać w świętej rodzinie. Że oni sobie razem towarzyszyli, święty Józef wspierał Maryję, Maryja usługiwała, piastowała Jezusa, pomagała, wspierała Józefa. Myślę, że oni też się tak wzajemnie wspierali i dopełniali. Świętość rodziny, uważam, to nie jest rodzina bez wad. Świętość rodziny to okazywanie miłości, cierpliwości, skierowanie swojego działania na dobro rodziny, na dobro dzieci, męża, rezygnacja z siebie na rzecz rodziny, ale w wolności i miłości. Świętość rodziny to budowanie, wybaczanie, rozmowa, rozwiązywanie trudnych sytuacji, a nie ich unikanie. Święta zapewne nie jest nasza rodzina, natomiast ja mam takie określenie dla siebie, że jestem pazerny na świętość. Ja staram się robić wszystko, żeby tę świętość osiągnąć. Oczywiście jako człowiek ułomny upadam, natomiast to nie zmienia faktu, że wykazuję swoim życiem dążenie do tej świętości. Tak? To, że staram się bardzo dobrze wykonywać swoje obowiązki w pracy, staram się być dobrym mężem, staram się być dobrym ojcem. To wszystko powoduje, że buduję z nadzieją swoje królestwo po śmierci, tak? Do którego dążę, to życie, które chcę osiągnąć z Chrystusem na wieki. Nawet w takich bardzo prostych rzeczach, kiedy to, że mam, nie wiem, rybkę naklejoną na samochód, tak? Która też mobilizuje do przestrzegania przepisów, żeby jako chrześcijanin, żeby dawać przykład, chociaż oczywiście czasami nie jest łatwo. Natomiast mówię, nawet w takich drobnych rzeczach chodzi o to, żeby dążyć i pragnąć tej świętości. W trudnych sytuacjach wsparcie drugiego człowieka jest bezcenne i ja w tym wsparciu na przykład mojego męża czy wsparciu dzieci upatruję też takiego działania Bożego, bo oni zostali mi postawieni na drodze i dzięki nim też ja mogę osiągnąć zbawienie, dzięki też ich działaniu, czyli wsparciu w moich trudnych sytuacjach czy w podejmowaniu jakichś trudnych decyzji. Tak teraz mi się przypomniało świadectwo Glorii Polo, gdzie ona, zjeżdżając w czeluści, widziała swoich rodziców, którzy zmarli, a którzy stoją i zdają świadectwo przed Panem Bogiem z tego, jak ją wychowali. Więc przypuszczam, że tu może będzie dokładnie podobnie, że jeżeli nadejdzie już taka chwila, kiedy zakończymy tutaj ziemskie pielgrzymowanie, no to Pan Bóg zapyta się mojej żony, co ma do powiedzenia na mój temat, a mnie się zapyta, co mam do powiedzenia na temat żony. I tam już nie będzie ściemniania, bo on i tak wie wszystko, on tylko chce po prostu usłyszeć. Trudno powiedzieć, czy święta rodzina w dzisiejszych czasach by miała łatwiej. Pod niektórymi względami pewnie tak, pod niektórymi nie. No raczej mało prawdopodobne, żeby dzisiaj młoda dziewczyna rodziła wśród zwierząt w stajni, tak? Też mogłaby mieć trudności ze znalezieniem dla siebie miejsca, mieszkania, życzliwością ludzi. Też może nie każdy by udzielił takiej uprzejmości i gościny. Bo my standardowo przy opłatku to zawsze sobie życzymy tam zdrowia, szczęścia, tak? Ale przy opłatku ponoć najważniejsze jest właśnie powiedzieć przepraszam. To jest tak, jak spotykamy się z najbliższymi, gdzie może w niektórych rodzinach niezbyt dobre są te relacje, to ta miłość, którą jest Bóg, powinna może faktycznie nas zdeterminować do tego, żeby przede wszystkim powiedzieć mamo, tato, nie wiem, siostro, szwagrze, przepraszam. To życzenie sobie zdrowia, szczęścia, pomyślności, taką przykrywką do tego, co jest najważniejsze, żeby sobie po prostu powiedzieć przepraszam. A ja czuję przy opłatku ogromną radość, że znowu, tak jak w ubiegłym roku, możemy się dzielić opłatkiem z tymi samymi osobami, że nikogo nie brakuje, że jesteśmy szczęśliwi, zdrowi, zakochani razem. A czego życzyć współczesnym rodzinom? Takiego zapatrzenia chyba w świętą rodzinę, czego wydaje mi się troszeczkę brakuje. Takiego zapatrzenia w całą świętą rodzinę, nie w konkretne osoby, ale w nich razem, że oni są razem, że się wspierają, że wspólnie opiekują się Panem Jezusem i są też wspólnie dla siebie, jako Józef i Maryja, wsparciem i razem idą na tej drodze ziemskiej. Miłość to dla mnie zaufanie, oddanie, przede wszystkim służba drugiemu człowiekowi, najbliższym, z którymi mamy do czynienia na co dzień przede wszystkim.
Miłość to dla mnie decyzja. To jest wstawanie codziennie rano i decydowanie o tym, że będę kogoś kochał mimo, a właściwie ze względu na wady drugiego człowieka i ze względu na te trudności. I kochamy właśnie wtedy, kiedy jest najtrudniej, że codziennie właśnie wstaję i mówię, dobrze, będę kochać tego człowieka. Miłość to dla mnie właśnie decydowanie o tym, że chcę dobre dla drugiego człowieka. Projekt dofinansowany w konkursie ministra rodziny i polityki społecznej Po pierwsza rodzina.